Dziewczynki, dziewczynki, śniadanie na stole. Idziemy, mamo. Mamo, a ty już wychodzisz do pracy? Tak, kochanie, tutaj macie jajecznicę, wszystko zjedzcie. Blanka, tylko wiesz, po drodze do szkoły ostrożnie. Mamo, ja już jestem duża. No, ale i tak się o was martwię. Mamo, ja też już jestem duża. Nie, ty jesteś jeszcze mała. Wcale, że nie. Jestem prawie tak duża jak ty. No dobrze, dziewczynki, zjedzcie śniadanko, ubierzcie się, umyjcie ząbki i do szkoły, a ja uciekam do pracy. Pa! Pa, mamo, kochamy cię. Ja też was kocham. Dobra, siostra, chodź, zjemy to śniadanko. Blanka! Co? A pożyczyłabyś mi jakiś swój ciuch? Co? Moje ciuchy są ci za duże. No weź, bardzo bym chciała, żebyś pożyczyła mi ten taki biały dres. Bardzo ładnie w nim wyglądasz. Może ja też bym ładnie w nim wyglądała. A, ten z zeszłego roku, co mama mi w zeszłym roku go kupiła, tak? Tak, właśnie ten. To mogę ci go nawet dać, bo mi jest za mały. Zjedzmy śniadanie i wtedy ci go dam, okej? Super! Mamo, mamo, zaglądałaś może dzisiaj do e-dziennika? Nie, skarbie, nie zaglądałam. Niedawno przecież wstałam, a teraz robię ci śniadanie do szkoły. A co tam jest? Jakaś informacja dla mnie? Mamo, jest nowa ocena z matematyki, z tego sprawdzianu, co ci mówiłam, co się tak bałam, że dostanę słabą ocenę. No i co? Dostałaś słabą ocenę? Nie, dostałam 5. Brawo, kochani, jestem z ciebie taka dumna. Fantastyczna ocena, super. Dzięki, mamo. Gdzie jest twój chlebak? Chcę ci zapakować śniadanie do szkoły. Ojdź, chyba zostawiłam go w plecaku, w pokoju. Już po niego idę. Blanka! Co? Przyjdziesz zobaczyć, jak wyglądam w tym dresie? A ty nie możesz przyjść do mnie? No dobra, już idę. Pokaż. Hej, no super wyglądasz. Naprawdę, świetnie na tobie leży. No nie wiem, mam wrażenie, że ty wyglądałaś w nim jakoś lepiej. Może ci się tak wydaje, bo jestem od ciebie wyższa, ale naprawdę wyglądasz świetnie. Naprawdę mogę go ubrać? Jasne, i jest twój. Dzięki, Blanka, jesteś najlepszą siostrą na świecie. Spoko, nie ma sprawy, chodź, idziemy do szkoły, bo jeszcze się spóźnimy. O? Kotek w parku? Kotku, co ty tutaj robisz? Zgubiłeś się? Przepraszam bardzo, proszę pani. Tak? Czy to jest pani kotek? Ależ skąd? Ja nie cierpię kotów. O, jak można nie lubić kotków? O, Matylda! Matylda! O, dziewczyny już idą. Hej, to twój kotek? No właśnie nie, siedzi tutaj sobie całkiem sam. Na pewno do kogoś należy. Chodźmy do szkoły, bo zaraz naprawdę się spóźnimy. O, no dobrze, chodźmy. Pół godziny później. Kochani, mam dla was ważną informację. W naszej szkole będzie można zakupić szkolne mundurki. Na razie nie będą one obowiązkowe, ale chętni jak najbardziej mogą je nosić. Szkolne mundurki? Tak, dla dziewczynek i dla chłopców. Przepiękne spódnice w kratę oraz spodnie w kratkę. Te mundurki są naprawdę bardzo ładne. Wow, ja bym chciała nosić mundurek w szkole. No właśnie, jeżeli będziesz chciała i rodzice ci go kupią, to jak najbardziej będziesz mogła w szkole go nosić. Proszę pani, no jak sobie go kupię, to po szkole też będę mogła go nosić, tak? Oczywiście, będziesz mogła go nosić, kiedy będziesz chciała. My w szkole chcielibyśmy, aby wszyscy uczniowie byli ubrani jednakowo. Niestety nie każdy chce się do tego dostosować, więc na razie mundurki nie będą obowiązkowe. Super, ja już nie mogę się doczekać, kiedy je zobaczę. Gdzie możemy je znaleźć? W
sali 32 jest pani, która zajmuje się sprzedażą tych właśnie mundurków. Jeden taki mundurek, cały zestaw, kosztuje 130 zł. O, to dosyć dużo. No dobrze, wracajmy do lekcji. Po lekcjach. Szkolne mundurki. W życiu takiego nie ubiorę. Ohyda. No, widziałaś te kiecki? Kiecki w kratkę. Błe, okropieństwo. Ja też w życiu takiego mundurka nie ubiorę. Jecia, już nie mogę się doczekać, żeby je zobaczyć. Ach, myślisz, że te mundurki będą fajne? A mundurek fajny? Chyba nie. Hej, widziałaś? On wyglądał naprawdę świetnie w tym mundurku. Dzień dobry, przyszłyśmy zobaczyć te szkolne mundurki. Dzień dobry, dziewczynki, na pewno Wam się spodobają. Spójrzcie, spójrzcie tylko, jakie piękne. Wow! Widziałaś? Spodnie w kratkę, okropne. A mi naprawdę się podobały te spodnie. Ciekawe, jak wyglądają spódnice. Wow, te mundurki są fantastyczne. Ja na pewno będę taki chciała. No ja też. Myślisz, że twoja siostra też będzie chciała chodzić w mundurku? Myślę, że skoro ja będę w nim chodzić, to ona też będzie chciała. Hej, Blanka, czekałaś na mnie? No tak, przecież mama prosiła, żebyśmy razem wróciły do domu. Jak ci minęły lekcje? Dobrze, ale mam dużo zadań domowych. To nic, pomogę ci je zrobić. Jejku, jak dobrze mieć taką fantastyczną siostrę. Dziewczyny, pójdziemy przez park? No tak, a co? Chcę zobaczyć, czy ten kotek nadal tam jest. O, ja też chcę zobaczyć. Dziewczynki! Dziewczynki, jesteście już w domu? Ojej, jeszcze ich nie ma. Powinny zaraz wrócić. Może przygotuję im coś do jedzenia. Ojej, no skoro on tutaj siedział cały dzień, no to na pewno jest porzucony. No tak, na pewno ktoś go tutaj zostawił albo sam tu przyszedł nie wiadomo skąd. Blanka, weźmiemy tego kotka do domu? Nie, mama na pewno na niego się nie zgodzi. Matylda, może ty go weźmiesz? O nie, nie, moja mama to na 100% się nie zgodzi, a tata to już w ogóle na 200. Blanka, musimy go stąd zabrać. On na pewno jest głodny, a w nocy jest ciemno i zimno. Ach, no nie wiem, co teraz zrobić. Blanka, no chyba nie zostawimy tego koteczka tak na pastwę losu. Weźmy go do domu. Może ukryjemy go przed mamą. O? Chcesz okłamać mamę, nic jej nie powiedzieć o tym kotku? No tak, chcę tak zrobić. No wiecie co, dziewczyny, mi też jest go bardzo żal, no. No nie wiem, no. A myślisz, że uda nam się go ukryć przed mamą? Dziewczyny, to w końcu i tak wyjdzie na jaw. Proszę, weźmy go do domu, włożę go do plecaka. No dobra, niech będzie. O, Rety, to jest głupi pomysł. A masz lepszy? Przecież go tu nie zostawimy. Moja siostra ma rację, nie możemy go zostawić na pastwę losu. A, no dobra, weźcie go. Ja nic o tym nie wiem. Juhu, kotek będzie miał nowy dom. Chyba muszę do nich zadzwonić. No gdzie one są tak długo? O nie, Julka, mama jest w kuchni. Nie możemy tak wejść. No czekaj. Ej, kotku, schowaj się. Idź, przytul mamę, a ja szybko przebiegnę przez kuchnię. Och, dobra. Cześć, mamusiu! Mamusiu, kochana! O, jesteś wreszcie! A gdzie Julka? No już idzie! Mamusiu, przytul się do mnie! Co? No dobrze, chodź, przytul się! Okej, biegnę! Kocham cię, mamusiu! Ja ciebie też kocham! Julka, co ty tak wbiegłaś? Bardzo mi się siku chce! Zrobię siku i zaraz przyjdę! Och, koteczku, nie możesz wychodzić z mojego pokoju. Tutaj się połóż, śpi sobie słodko i w ogóle się stąd nie ruszaj. Mamusiu, zrobiłaś przepyszny obiadek. Ja jestem głodna, także usiądę i chętnie zjem. Coś podejrzanie się zachowujesz.
Hej, mamusiu, nasza kochana, najlepsza mamusia na świecie. Dziewczynki, co wam jest? Nic, mamusiu, nic. Po prostu się cieszymy, że mamy tak wspaniałą mamę. Czy ta wspaniała mama dowie się o tym, że dziewczynki przemyciły kotka i że ten kotek jest tutaj u Julki w pokoju? Tego dowiecie się w kolejnej historyjce, w kolejnym odcinku Toka Boka, oczywiście na kanale Bajolanki. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, a w komentarzu dajcie znać, co Wy sądzicie o szkolnych mundurkach. Do usłyszenia, kochani, w kolejnym odcinku. Pa!